Poprzednie nasze spotkanie skończyliśmy w tej naszej drodze wiary, nazwijmy ją tak, skończyliśmy na wieczerniku. Na tym momencie zdumienia, że Jezus pokazuje nam Boga, który chce nam posługiwać. I to jest bardzo ważny moment. Ale do Boga prowadzą jeszcze inne ścieżki. Zauważcie, że w tym 13 rozdziale, kiedy Jezus już po umyciu nóg usiadł z uczniami, powiedział im niezwykle ważne słowa. Jeżeli ja, Pan i Nauczyciel, wam to uczyniłem, to wy powinniście sobie wzajemnie umywać nogi. Spotkanie z Boga poprzez miłość drugiego człowieka, taką zdumiewającą. Szukałem takich świadectw. Zastanawiałem się, jak to przekazać. I znalazłem niezwykłe świadectwo człowieka, który od dzieciństwa nie miał miłości. Nazywa się Tim Gennard, ja go wspominałem. Ale chodzi o bardzo konkretną sytuację. On nie znał Jezusa, ale nie znał też miłości, tych dwóch ścieżek, Bóg i miłość. Ani jednej, ani drugiej. Nie rozpoznawał Boga, ale nie rozpoznawał też miłości. Tęsknił za tym, żeby być człowiekiem, który nie jest uwarunkowany tym, co go spotkało w życiu. Mówi, że spotykał, tak nazywał to, durny w piecu bez nadziei, którzy mówili, jak ci nie dali miłości w domu, jak cię nie przytulili, jak nie czułeś tego wszystkiego, to nie potrafisz kochać. I on mówi, tęsknił za tym, żeby tej genetyce zaprzeczyć. I w pewnym momencie od chłopca, a chodził do takiego ośrodka, środowiska, którzy pomagali niepełnosprawnym, od Fryderyka, który kilka dni pisał list, okazało się 5 linijek, dostał ten list, życzenia urodzinowe, pierwsze w życiu, dorosły mężczyzna. Jak on reagował? Zamknął się. Zamknął się w pokoju, zaczął czytać i powiedział, 5 linijek zmieniło moje życie. Wszystko się odwróciło. Dlaczego o tym mówię? Na drogach wiary Bóg, który chce służyć, musi się doczekać ode mnie jeszcze zgody na to. Ponieważ miłość jest tak delikatna, że może tylko podarowywać, nie ma więc takiej możliwości. My jesteśmy na takim etapie, kiedy chcemy wszystko sami. Wielu z nas odseparowało się od Boga, bo uważa, że jest samowystarczalny. Człowiek w ogóle chce sam. I to niedopuszczenie do służby sprawia, że coś w nas nie istnieje. Tim Gennard wspomina, że wiele razy się bronił przed każdym znakiem miłości. Chciał być mocny. Nic z tego nie wychodziło. Chcę was poprosić o jedno. Żebyśmy na tym etapie zrobili tyle. Jeszcze raz wrócili do tego 13 rozdziału Ewangelii, a potem zaczęli kartkować Ewangelię Łukasza, 15 rozdział i patrzeć, co Jezus mówi o Bogu. O podnoszącym, o przygarniającym, o przebaczającym. Żeby zrozumieć Ewangelię, trzeba iść po tych tropach. Trzeba wziąć do ręki tekst, nie jak książkę, tylko wziąć tekst na spotkanie z tym, który pokazuje Boga. To jest ważniejsze niż tylko tłumaczenie.